się szykowałam już ze trzy razy do tego ślubu, oczywiście z tym samym partnerem. Posłuchajcie, media piszą różne rzeczy, natomiast my z Igorem naprawdę chcemy utrzymać nasze plany, nasze decyzje w tajemnicy. Dzisiaj akurat Igora ze mną nie ma. Nie możemy dojść do porozumienia, jeżeli chodzi o miejsce, jest to prawdą. Natomiast wszystko chcemy utrzymać w takiej tajemnicy, by dopiero po fakcie dotarło gdzieś dalej. A według własnych preferencji, taka idealna, wymarzona suknia ślubna, jaka ona by mogła być? Na pewno skromna, ale tradycyjna biel. Odkryte ramiona, długa rybka, fajnie taliowana. Biała klasyka, ale bez dużej ilości detali, skromna. A jeżeli chodzi o dekoracje na ślubie, czy wolałaby Pani na przykład bardzo bogate, czy raczej skromniejsze dekoracje? Szczerze, to w ogóle nigdy o tym nie myślałam, ponieważ moja wizja ślubu to będzie, i teraz bym tutaj powiedziała, jaka będzie, bez dekoracji, natura. Natura taka, jaką Ziemia stworzyła. Ślub także wiąże się z potomstwem. Czy już Państwo rozmawiali może o tym? Tak, oczywiście tematy dzieci się przewijają. Fajnie by było takie dobre geny przekazać dalej. Oczywiście tutaj mówię w imieniu swojego, mojego partnera, mojego narzeczonego. Natomiast na wszystko przyjdzie czas. Po prostu to nie jest takie hop, siup, na pstryknięcie. Chcemy dziecko, mamy dziecko. To są po prostu już głębsze kwestie. Zachęcam Was bardzo gorąco do oglądania przeambitni.pl. Pamiętajcie, łapki w górę, nie chcemy łapek w dół i koniecznie subskrybujcie. To jest takie bardzo trudne słowo w moim wieku, ale bardzo ważne. Subskrybujemy wszyscy.